90% to jest wszystko to, co się dzieje z boku, czyli to są wybory dzieci, to są podejmowane na co dzień, to jest ich odżywianie, wysypianie się, to jest ich cały mental, jak sobie radzą ze stresem, jak sobie radzą z porażkami. Musimy tak wychowywać przez sport, tak kształtować te dobre nawyki, budować świadomość młodego sportowca, żeby te jego wybory pochodziły z wnętrza. Proces treningowy jest bardzo złożony i żeby wszystko trybiło i żeby można mówić o jakimkolwiek długofalowym rozwoju młodego zawodnika, no to musimy połączyć elementy cztery. Nie tylko przygotowanie techniczne, nie tylko przygotowanie taktyczne, motoryczne, ale również tym wszystkim, czy za tym wszystkim musi iść odpowiedni mental. Zabierasz dzieciom telefony w autobusie, nie siedź sam w telefonie. Pokaż im, że po wstaniu telefon nie jest od razu najważniejszy, że trzeba się wyspać, więc wybór rodzica, jeżeli chodzi o kompetentną osobę, ale wybór, gdzie chce iść dziecko, z wnętrza właśnie tego maluszka. Bo jak motywację u dzieci, skąd mają czerpać dzieci motywację? No właśnie stąd, mają czerpać od trenera, ale nie motywację tylko, że słuchaj, ty rób to, ty to, ty musisz, nie. Masz pokazać swoją osobowością, żeby wytworzyła się ta motywacja wewnętrzna. Bo jak to zatrybi u dzieciaka, to jest pewne, że sport pójdzie z nim przez całe życie. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale Best Brain Trenerzy Umysłu w serii Rozmowy z Ekspertem, a dzisiaj coś myślę pierwszego dla wszystkich z Was, którzy nas śledzą, słuchają i oglądają, bo będziemy rozmawiać z ekspertem nie od psychologii stricte, nie od żywienia, nie od zdrowia, ale od tego wszystkiego naraz, bo ekspertem od sportu, ale takiego sportu soczystego jak piłka nożna, czyli nawet nie sport umysłowy, jak to mogliście słuchać ostatnio w rozmowie z mistrzynią Polski w zapamiętywaniu. Jest z nami Jakub Kałek, trener piłki nożnej dla dzieci i młodzieży. Cześć Kuba. Witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Dla tych z Was, którzy są pierwszy raz na naszym kanale, chciałem Wam tylko powiedzieć, że rozmawiamy z ekspertami z różnych dziedzin o tym, jak można pomóc dzieciom rozwijać się jeszcze lepiej, jak można pomóc im w ich edukacji, w ich ścieżce rozwoju, do tego, aby stali się mądrymi, dorosłymi w przyszłości i cieszyli się z tych wszystkich zasobów umysłowych, którymi zostali obdarzeni przez Pana Boga i mogą wykorzystywać w mnóstwie przestrzeni w życiu i rozwijając swoje talenty. I dlatego dzisiaj chcemy porozmawiać z Tobą, Kuba, o tym tak naprawdę, o sporcie tak, ale nie będziemy rozmawiać o tym, jak kopać piłkę, żeby było dobrze, chociaż to też mogło być bardzo ciekawe, ale bardziej chciałbym się skupić w tej rozmowie na tym, co ty tak bardzo promujesz, czyli że tak naprawdę sport i psychologia i to idą bardzo, bardzo mocno w parze. Powiedz mi, czy ty w ogóle masz cokolwiek wspólnego z psychologią, tak po prostu w ogóle, jak to się stało, że trenujesz młodych w graniu w piłkę nożną, ale bardzo mocno myślisz o psychologii. Czy ty najpierw była psychologia, czy najpierw był sport, czy jak to w ogóle u ciebie było? Jaka jest twoja historia? Więc tak, zacznę od początku. Moja przygoda z trenerką zaczęła się tak naprawdę 14 lat temu. W wieku 19 lat jako zawodnik jeszcze wtedy nie dotarłem po prostu na poziom centralny i postanowiłem, że ja poświęcę się edukacji stricte trenerskiej. Wybrałem studia Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, tam 5 lat również ze specjalizacją przygotowanie motoryczne i to wszystko, co studiowałem, co się działo, było stricte nakierunkowane na to, żeby poznać świat trenerski, żeby poznać taktykę, przygotowanie motoryczne, technikę, żeby wiedzieć, jak prowadzić treningi, jak pracować z dziećmi i tak dalej. No i po tych 5 latach studiów kontynuowałem już pracę jako trener. I teraz tak. No proces, skąd to się wszystko w ogóle wzięło? Proces treningowy jest bardzo złożony i żeby wszystko trybiło i żeby można mówić o jakimkolwiek długofalowym rozwoju młodego zawodnika, no to musimy połączyć elementy cztery. Nie tylko przygotowanie techniczne, nie tylko przygotowanie taktyczne, motoryczne, ale również tym wszystkim, czy za tym wszystkim musi iść odpowiedni mental. I tak jak jeszcze studiowałem, to ten mental był na samym końcu, czyli pokazywano nam cztery nogi. I tak coś mi to do końca nie pasowało, bo to przygotowanie mentalne było jako czwarte. Wszyscy mówili, że jest ono ważne, wszyscy o nim opowiadali, aczkolwiek nikt żadnych narzędzi nie przedstawiał, te narzędzia były słabo u dzieciaków stosowane. I tak jak sobie
przypomnę, w sumie sprzed 10 lat, jak ja byłem zawodnikiem, to tak naprawdę przygotowania mentalnego nie było, bo nas wychowywało podwórko, można powiedzieć, wszystko, co się działo. Ja pochodzę z osiedla, więc wszystko, co się działo, ze wszystkim radziliśmy sobie tak naprawdę sami. Oczywiście byli przy tym rodzice, ale ja nie przypominam sobie rozmowy z żadnym ze swoich trenerów. Nie chodziło się do trenera, nie rozmawiało. Czy dobrze? Nie wiem, czasy się też zmieniły, dlatego tak bardzo ważna jest dzisiaj rola trenera, ale rola nie tylko, żeby wyjść na boisko, rozłożyć stożki i przeprowadzić trening, bo to tak naprawdę uważam teraz po tylu latach, że to jest najprostsza rzecz, to jest tak naprawdę 10% całego procesu, a resztę 90%, wszystko co się dzieje dookoła i to też jest droga, bo często jestem pytany, jaka jest droga do mistrzostwa sportowego, jak nad tym pracujemy. Więc odpowiadam, że trening, który wydawałoby się, że ten proces treningowy, oczywiście on musi być zaplanowany, ale to jest tylko 10%. 90% to jest wszystko to, co się dzieje z boku, czyli to są wybory dzieci, to są podejmowane na co dzień, to jest ich odżywianie, wysypianie się, to jest ich cały mental, jak sobie radzą ze stresem, jak sobie radzą z porażkami i to jest 90%. I to wszystko musi pochodzić od ich wnętrza. My jesteśmy w stanie dać im narzędzia, ale my nie jesteśmy w stanie tym sterować, bo to, że dziecko dostanie na przykład w kasie sportowej, czy młodzież już dostanie 2 dni wolnego od treningów, ty powiesz, że mają wolne po prostu. Jeden wybierze rower, drugi wybierze piwo, trzeci wybierze złe żywienie, to są ich wybory. My jako trenerzy różnych dyscyplin, musimy tak wychowywać przez sport, tak kształtować te dobre nawyki, budować świadomość młodego sportowca, żeby te jego wybory pochodziły z wnętrza i żeby te wybory były od niego. I to jak raz źle wybierze, się nic nie stanie, ale żeby większość tych wyborów była dobra. I to jest właśnie cała ta otoczka, cały ten mental, który uważam jest bardzo u nas zaniedbany. Super, Kuba, poruszyłeś tak dużo wątków, w ogóle już mi głowa buzuje tymi pytaniami, które chcę ci zadać, bo szukam bardzo często analogii pomiędzy tym, co mówią nasi goście eksperci, do kursów, które prowadzimy dla dzieciaków rozwoju umysłowego i widzę, że jak gdyby wszędzie jest bardzo dużo takiego fundamentu. Jeżeli ktoś naprawdę doszedł do mistrzostwa, tak jak ty doszedłeś do tego poziomu mistrzowskiego w trenowaniu dzieciaków, w podejściu do tego mentalu, tak jak wielu z naszych ekspertów doszło do poziomu mistrzowskiego w swoich dziedzinach, zawsze kiedy mówię w kontekście przekazywania tej wiedzy innym, nauczania kogoś, to jest kilka takich elementów bardzo fundamentalnych i myślę, że jednym z nich jest powiedzenie nawyk. Użyłeś tego słowa i myślę, że to jest dla ciebie oczywiste, ale myślę, że nie dla każdego jest to oczywiste, nie? Że trening to nie jest nauczenie techniki i powiedzenie teraz wykorzystaj ją w swoim życiu, tylko jest to wprowadzenie pewnego nawyku. My zawsze o tym mówimy, żeby dziecko potrafiło szybko się efektywnie uczyć na przykład języka obcego, to nie jest potrzebne tylko pokazanie na przykład metody CAM, ale trzeba będzie wyrobić to poprzez wielokrotnie powtarzanie aktywne, żeby to stało się naturalnym nawykiem tego dziecka. I powiedz mi, jak ty widzisz, ile czasu potrzeba trenować takiego młodego chłopaka, chyba że dziewczyna też chce, nie wiem, czy też trenujesz dziewczyny, ale załóżmy, że klasycznie przychodzi do głowy, że piłkę nożną w Polsce jednak w większości trenują młodzi chłopcy, chociaż możesz mi wprowadzić z błędu, jeżeli tak nie jest. Przychodzi do ciebie taki powiedzmy 7-8-latek i jak myślisz, jak długo potrzeba, żeby on ćwiczył, żeby były już w nim jakieś konkretne nawyki? Czy jest, da się to w ogóle określić? Tak, to pytanie jest dość ciekawe. Też się zastanawiałem nad tym ostatnio odnośnie nawyków. Teraz mówiąc o takim młodym chłopcu, zupełnie mam na to inne spojrzenie. Nie określę tego w ramach książkowych, bo jeszcze tutaj zanim zacznę odpowiadać na to pytanie, chciałbym powiedzieć, że ja jestem trenerem praktykiem. Nie studiowałem psychologii, a czuję się bardzo mocny w tym temacie. I uważam, że przez ilość jednostek, ja też o tym piszę, że w ostatnim roku, chociażby 2023, to jest ponad 600 godzin treningu z dzieciakami, to jest praktycznie miesiąc spędzony na boisku. Jeżeli masz narzędzia, odpowiednie kompetencje i do tego bardzo, bardzo obszerną praktykę, czyli pracowałeś w różnych środowiskach, w środowisku małej akademii, w dużej akademii, z dzieciakami z problemami różnorakimi, tak? Są rodziny, gdzie jest więcej pieniędzy, są dzieci bardziej ubogie, różne historie się dzieją w rodzinach, dlatego jeżeli
masz tą wiedzę i masz tą praktykę, to wtedy możesz działać. To jest bardzo potrzebne. I teraz odpowiadając na twoje pytania, nie określę tego, ale jest jedna ważna rzecz, która tutaj musi być, a jest to osobowość trenera. Mhm. Jeżeli mówimy o najmłodszych, tak naprawdę ta praca z najmłodszymi, mimo że jest ona może najsłabiej opłacana w naszym kraju, a ta praca z najmłodszymi to jest najważniejsza, to jest najważniejszy etap i to jest praca najtrudniejsza. Dlaczego? Bo wtedy kształtujesz ten charakter tego dzieciaka. I to zależy, uważam, może nawet w 100% od postawy trenera. Bo jeżeli taki dzieciak trafi na trenera, który robi to z pasji, z zamiłowaniem, podchodzi do tego profesjonalnie, za każdym razem jest przygotowany do treningu, przygotowany jest do treningu, jest przede wszystkim uśmiechnięty. Dziecko cały dzień, ja pracując przez pierwsze 5 lat nie zdawałem sobie sprawy, że tak to wygląda. Dziecko przez cały dzień czeka na trening, czeka na 60 minut, dziecko 7-letnie na spotkanie z trenerem. Więc jaka na nas spada odpowiedzialność? To nie jest tylko wyjście i wrzucenie sobie stożków, to jest odpowiedzialność. My bierzemy odpowiedzialność za kształtowanie charakterów, za również za wychowywanie tych dzieci, bo tutaj mamy takie przysłowie, że trener w ciągu roku ma większy wpływ na większą ilość osób niż przeciętny człowiek przez całe życie. Więc my przez rok kształtujemy naprawdę bardzo dużo charakterów, więc to jest bardzo istotne. Dlatego uważam, że jeżeli trener jest przygotowany odpowiednio, jest naprawdę uśmiechnięty, dziecko czuje, że od niego bije ta radość, bije ta pasja, to tak naprawdę po pierwszym treningu jest w stanie się zakochać. I mam teraz przykład, który ja też się tego uczę, mimo tego, że jestem 14 lat trenerem i do mnie dotarła dopiero taka informacja w grudniu, może ona była przykra, ale budująca, kiedy chłopak, prowadziłem go tylko rok, bez świadomości tego, że ja jestem tak w stanie wpłynąć na jego osobowość i tak zarazić go swoją pasją, swoim uśmiechem, swoim podejściem do treningu, że on mnie tak był w stanie zapamiętać. I chłopak teraz jest w 7 klasie, minęło 6 lat. Ja zapomniałem w ogóle, jak to dziecko wygląda, no bo ja go widziałem w 1 klasie, to był Poznań, ja już wróciłem do swojego miasta. I sytuacja jest taka, pisze do mnie wiadomość na Messengerze. Patrzę, odczytuję jakaś długa wiadomość, w ogóle nie poznaję, tylko imię, nazwisko, gdzieś mi tam świta. No i czytam bardzo długi tekst. Łezka wokół się kręci, chłopak pisze, że jest po ciężkich stanach depresyjnych, no niestety, 7 klasa podstawówki, z racji tego, że ten sport w 6 klasie po prostu miał kontuzję i musiał przestać uczestniczyć w sporcie. Mhm. Wizyta u psychologa, u psychiatry, nie chciał wyjść z domu, nie miał w ogóle na nic ochoty. I teraz taki chłopak, aż mam teraz ciarki, jak o tym mówię, taki chłopak nagle wstaje z kolan i pierwszą osobą ze świata sportu, bo pewnie pierwszym kontaktem byli rodzice, są też prawdy, mhm. jest trener. Trener Jakub Kałek, który go ma tak naprawdę rok. Rok w 1 klasie, 6 lat temu. I on do mnie pisze wiadomość, opisując mi całą swoją sytuację, czyli otwiera się przede mną, więc musiałem zbudować to jego zaufanie i pisze o porady, jak on może wrócić, czy ja mu pomogę, czy ja mu rozpiszę trening, że zawsze mnie bardzo miło wspomina. Więc dlatego ten pierwszy etap, gdzie nie bez powodu książki mówią, że na pierwszym etapie jest trener przyjaciel, później jest trener edukator i dopiero później jest wzór do naśladowania. Oczywiście swoją sylwetką, postawą trzeba też to pokazać na początkowych etapach, ale ten trener przyjaciel, który ma odpowiednie kompetencje, nie tylko te twarde, czyli boisko, ale te miękkie, gdzie czuje to, że ten uśmiech dziecka jest przenikliwy, ty musisz tryskać radością, on musi ciebie zapamiętać. To jest etap, za który my bierzemy odpowiedzialność, a niestety większość, bo ja też pracowałem na różnych szczeblach koordynując, 15, 20, 25 trenerów mieliśmy szkółki po 4. W dużych miastach, małych miastach, więc ja to koordynowałem. Może i system jest nie do końca trybiący, jeżeli chodzi o piłkę, no ale skoro się podejmujesz pracy jako trener, przede wszystkim z dziećmi, jeżeli podejmujesz się jej za kwotę X i ona się dla ciebie wydaje się mała, to się nie podejmuj. Ja to powtarzam swoim trenerom. Jeżeli się podejmujesz, to bierz za to odpowiedzialność, bo sytuacje pokazują, że teraz nie wiem, czy tu użyć słowa niestety, ale często większe zaufanie też jest do trenerów niż do rodziców, nie? Mimo tego, że my się widzimy z tymi dziećmi często na przykład 2 razy w tygodniu i trzeci jest mecz, więc ten sport naprawdę jest bardzo ważny na tym początkowym etapie. Jeszcze kończąc ten wątek, więc nawyk, powiem tak, mam dzieciaków, którzy zapłonęli po pierwszym treningu, jak to mówimy w swoim żargonie, i tak naprawdę jeżeli ty będziesz zarażał, mówił, że trzeba się dobrze odżywiać, pokazywał przede wszystkim, bo mówić można, ale pokaż, nie w treningu, jedź na mecz,
zabierasz dzieciom telefony w autobusie, nie siedź sam w telefonie. Pokaż im, że po wstaniu telefon nie jest od razu najważniejszy, że trzeba się wyspać. Pokaż im, dawaj przykład. No, są do tego social media, to jest najprostszy przekaz. Tam staram się też dawać przykład, pokazywać, jak ta dyscyplina mnie trzyma. Taki chłopak widzi, że ja mam pasję, że ja się dobrze odżywiam, że ja dobrze jem, że po prostu mam te nawyki. To szczerze, sytuacja, kiedy otwieraliśmy u nas grupę, najmłodszy rocznik, teraz 2018, chłopacy sześcioletni, pierwszy tydzień, rodzice na mieście już w żargonie mówiąc, zachwyceni. Już buty wyczyszczone są, czekają na następny trening, więc tak naprawdę osobowość trenera jest tutaj kluczem, bo możesz mieć, kto w ogóle nie robi tego z pasji, nie jest zainteresowany, nie rozumie dzieci, jak w każdym zawodzie są ludzie, którzy się nadają, którzy nie, i on sobie z tym nie poradzi, i on prędzej czy później nie będzie żadnego nawyku, nie? Także tutaj po prostu osobowość, kompetencje trenera, ale przede wszystkim odpowiednie dopasowanie osobowości trenera do danego etapu, do grupy, której pracuje. Do pracy z dziećmi, to z dziećmi, jeżeli z młodzieżą, to z młodzieżą, bo tam już się pojawiają oczywiście inne problemy, nie? To jest w moim odczuciu jakby, ja tak słucham ciebie i tak mówię, tak, approved, nie? Że po prostu wszystko, co mówisz, to jest coś, co przerobiłem w swojej głowie, w swoim byciu trenerem. Zawsze nauczamy, nazywamy nas nie nauczycielami, tylko trenerami, bo właśnie wychodzimy Dokładnie. Z tego założenia, że mamy wytrenować pewne nawyki u dziecka, mamy zmienić jego mental, tak naprawdę podejście do pozyskiwania wiedzy, edukacji, ale zawsze duży nacisk dawaliśmy, największy na to, żeby wytworzyć relację z uczniem, że ta relacja jest po prostu kluczem do wszystkiego. Dokładnie. Jeżeli do nas, to do bycia trenerem zgłosiło się na przykład w ubiegłym roku chyba 800 osób, jak daliśmy ogłoszenie, że szukamy nowych osób do wyszkolenia trenerów, i musieliśmy zrobić tego turbo mocną selekcję, i to jest bardzo ważne, nie? I jak gdyby jeżeli ja sam po sobie widzę, ja też przeprowadziłem tysiące godzin zajęć z dziećmi, z dorosłymi, ale bardzo w dużej ilości z dzieciakami. I widzę, zauważyłem, że dla nich na przykład jest super ważne, że ja przychodzę do nich w koszuli, nie? Bo uczę ich rzeczy związanych z nauką i tak dalej, ale dla nich to jest ważne, nie? Że ja nie przychodzę w te szercie, tylko w koszuli, nie? Że, tak, że ja do nich się odzywam jak do dorosłych w takim znaczeniu, że z szacunkiem, nie mówię ty tam, co tam, tylko po prostu pytam się, co u nich, jak słychać, jak się czują, nie? Czy ten jakby normalne takie pytania, które oczywiście językiem dziecka, które mógłbym zadać dorosłemu, zadaję im. Mam poczucie, że to budowało niesamowitą relację między nami, nie? I też kilka takich przykładów mi przyszło do głowy. Do tej pory pamiętam, jak mówiłeś o tym, że dziecko cały dzień czeka na tą jedną godzinę treningu. Jak prowadzimy kursy, to jest jedna godzina zajęć na tydzień. I pamiętam, do tej pory dostałem takie podziękowanie do uczennicy, że czeka zawsze na czwartek, bo to jest ulubiony jej dzień tygodnia. Nie? Na jedną godzinę, w jeden dzień, nie? Bo są zajęcia wtedy best brain. Nie? I to jest pokazujące, jak dużą siłę mają trenerzy. Wydaje mi się, że to nie jest coś przeciwko rodzicom, o czym mówimy. Bo oczywiście, bo zaraz też nawiążę właśnie jedną rzecz jeszcze odnośnie rodziców. Ja to widzę tak, że rodzice mają bardzo ważną część wychowawczą, ogromną robotę. Sam jako rodzic wiem, jak dużo to kosztuje, jak dużo trzeba serca włożyć w to wszystko, żeby dać ten taką podstawę tego wszystkiego odpowiednią dziecku, ale dziecko nigdy nie posłucha rodzica, znaczy dziecko potrzebuje znaleźć pewną alternatywną osobę od rodzica. Teraz myślę, że rolą rodziców jest tak pokierować dzieckiem, żeby trafiło na tą właściwą osobę, która go pobudzi. Dokładnie, właśnie o tym chciałem powiedzieć, że tutaj istotny wybór, ale ten wybór trzeba rozdzielić, bo wybór rodzica, jeżeli chodzi o kompetentną osobę i jak najbardziej, no bo dziecko nie wie, czy ten trener jest dobry, czy nie, dopóki nie pójdzie, nie przekona się, a zrazić się można bardzo szybko, tak samo jak zakochać, więc wybór rodzica, jeżeli chodzi o kompetentną osobę, ale wybór, gdzie chce iść dziecko, z wnętrza właśnie tego maluszka, bo często dostaję pytania, a jaka dyscyplina, a co mu wybrać, a gdzie go wysłać? No nie, no słuchaj, dziecko 7-8 lat, czy 6-5, on powie, ja chcę iść na piłkę nożną, ja chcę iść się poruszać, ja chcę iść na sport indywidualny, na sport zespołowy. Trzeba słuchać dziecko samo, nie narzucać, a z drugiej strony, jak wróci z treningu, coś jest nie tak, on nie chce chodzić na piłkę, nie narzucaj, ty musisz chodzić na piłkę. Tu znowu byśmy weszli w kolejny temat, nie chcę mieszać, ale o tych niespełnionych ambicjach rodziców, o których też często mówię, o tej nadopiekuńczości, nie. I właśnie ta cała sylwetka, jak już go wyślę rodzic do kompetentnej osoby,
i ta osoba będzie zamiłowania z wiedzy zarażała, to swoją sylwetką, bo rola, jaka jest rola trenera sportowego, swoją postawą wymusić, bo często mówią, jak motywację u dzieci, jak dzieci, skąd mają czerpać dzieci motywację? No właśnie stąd, mają czerpać od trenera, a nie motywację tylko, że słuchaj, ty rób to, ty to, ty to, ty musisz, nie. Masz pokazać swoją osobowością, żeby wytworzyła się ta motywacja wewnętrzna, bo jak to zatrybi u dzieciaka, to jest pewne, że sport pójdzie z nim przez całe życie. Jak on cię dobrze, jak dobrze go wprowadzisz w trening, jak będzie fajny kontakt z trenerem, jak dobrze go zarazisz, to czasami w wieku 8 lat jest wybór, czy, to nie chodzi o to, czy on będzie piłkarzem, to w ogóle mi o to nie chodzi, pływakiem, koszykarzem, ale czy sport będzie budował jego charakter, czy ten sport będzie pomagał w życiu, kształtował ten charakter, pomagał sobie radzić z tymi emocjami, przeżywać te emocje i pójdzie dalej, czy będzie wybór właśnie w dzisiejszych czasach telefonów, uciekania, używki, szukanie czegoś. I często mówią, że a, bo mój nie chce. I to tak nie jest, że nie chce, tylko często, ja zawsze powtarzam, bierzmy odpowiedzialność za to, co robimy, nie? Często to jest wina trenera, bo ja też się na błędach uczę. Coś jest nie tak, no okej, okay. 1 na 20 zostanie wysłany przez rodzica na siłę, no widzimy, mało zainteresowany, ale i takich idzie zarazić. I takich idzie zarazić pasją, więc bierzmy odpowiedzialność za to, co robimy. Nie zrzucajmy wszystkiego na to, że nie wiem, że dziecko jest nie takie i z drugiej strony rodzice. Niech rodzice też za to biorą odpowiedzialność, bo często zrzucają wszystko na trenerów, a ten proces złożony musi na linii rodzic, dziecko i trener, to wszystko musi się zlepiać. Tu nikt nie jest odrzucany, tu każdy ma bardzo ważną rolę w tym procesie i bierzmy za to odpowiedzialność, nie zrzucajmy wszystko na rodziców i w drugą stronę, nie zrzucajmy wszystko na trenerów. Poświęcajmy czas dzieciom, przeżywajmy z nimi te emocje, pewnie do tych emocji dojdziemy, ale przeżywajmy z nimi, rozmawiamy, bo to jest bardzo też już zaniedbane i to nie jest mój wymysł i to jest to, o czym mówię w praktyce, to nie jest mój wymysł, to nie jest coś, co ja przeczytałem i ładnie do social mediów przekładam, tylko ostatnie moje rolki o pękniętych lustrach, to jest coś, co przynoszą do mnie dzieci. Dzieci przynoszą, czy dzieci, młodzież, czy ja trenerze mogę porozmawiać. Oni się czają miesiąc, dwa, siadam do rozmowy, 40 minut z chłopakiem 17-letnim, wczoraj mu przez gardło nie chcę przejść, nie? Przeżywanie, wyrażanie emocji, mu to nie chcę przejść przez gardło, żeby wyrzucić z siebie, bo nikt nie uczy ich o tym w szkole, że są dobre, że lęk, że strach, że to trzeba zaakceptować, to nie jest nic złego, on się boi, bo spoczywa na nim, coś nie chce przemówić i siadamy z tym chłopakiem i znowu, i my pełnimy teraz rolę no bardzo ważną, bo to jest coś, co się odbija. My tak naprawdę od samego początku, już kończąc, tworzymy im taką drabinę do dorosłości i my im tworzymy szczebel po szczebelku. I jest bardzo, bo jest raport z UNAWESY, gdzie zdrowie psychiczne jest całkowicie, dzieci leży, pokazują to każde badania, bo nie tworzymy jej tej drabiny, nie? Nie ma sportu, sport pomaga, nie przeżywamy uczuć, nie wyrażamy ich, tłumimy w sobie, nie radzimy sobie z lękiem, z porażką i znowu złość, radość, strach, nie ma i nagle zaczyna się ta drabina w wieku 17 lat, jest pierwszy szczebelek, który się łamie, no i no my nie spadamy, tylko spadamy w dół, no i niestety. Do tego wątku, jeszcze jedno, że tego wątku chciałem, bo mamy dużo tych rzeczy, no mam wrażenie, że dopiero zaczęliśmy, a już za nami dużo czasu rozmowy, ale jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać, nie uważasz też, że, bo mówisz o braniu odpowiedzialności, ja mam takie podejście, że owszem, jakby rodzic fajnie może pokierować dzieckiem, nie zapytać się, co by chciał, jaki sport trenować i tak dalej, ale jeżeli już dziecko podejmie się tego wyzwania, i jeden trening, powiedzmy, po 3 miesiącach mu nie pójdzie, to właśnie wtedy jest super moment na nauczenie odpowiedzialności dziecka. Słuchaj, zacząłeś, to nie jest czas, żeby teraz się poddać, nie? Że jakby weź też odpowiedzialność, dokończ rok trenowania. Oczywiście, nie? A to jest rola wspierająca, no rodzic, to jest rola wspierająca, nie? To też jest rola właśnie, rola rodzica w tym wychowaniu. Chciałem to tak doprecyzować, nie? Bo mam takie poczucie, że też trochę żyjemy w takim świecie, że jak dziecko mówi w trakcie, nie wiem, jakiegokolwiek kursu, czy sportowego, czy językowego, jakiegokolwiek, że o, to już mi się znudziło, nie? A dobrze, dobrze, synusiu, dobrze, to już może poszukajmy czegoś innego, nie? I to jest dla mnie... To już zupełnie inne, że po prostu... Nie? Tak, tylko że to po prostu też jest, ja uważam, że to jest brak świadomości, bo też mam przypadki, które... Wymaga się czegoś ode mnie jako trenera, bo oczywiście to, że ja już pracuję 14 lat z dziećmi i młodzieżą, że mam bardzo wysokie kwalifikacje, no to jest praca z żywym materiałem. My cały czas rozwiązujemy problemy i tym fajnie, dlatego w tym zawodzie jestem. Pewnie, że tak. Wrażenie, że są też pretensje, nie? Czasami ktoś mnie atakuje, że a trenerze to, tamto. Ja mówię, tak. Ja wiem, no ale
samochodem został podwieziony na trening, to też jest dobra doczesne, nie? To jest takie ja bym to nazwał nadopiekuńczość, nie używałbym tutaj jakichś słów mocniejszych. I teraz tak, 15 lat, na trening podwożony pod samą halę, buciki nowe kupione i jeszcze miałem przypadek, że nawet wbieganie i wycieranie noska, a pretensje do trenera, że w sumie to on nie robi postępu, bo nie jest jakiś taki odważny, no my musimy razem pracować, no odwaga, przepracowanie pewnych elementów w grupie społecznej, jakim jest drużyna, okej, ale dobra, to jest 2-3 razy w tygodniu, no jednak większość czasu spędzamy w rodzinie, też te nawyki różne, obserwujemy, co się dzieje, rozmowy, to jest wewnątrz, więc ja zawsze powtarzam, działajmy razem, nie, żeby ta linia też jest rola trenera, nie, rodzic się ma prawo wypowiedzieć, aktywujmy go w ten cały proces, nie przekraczajmy granicy, jak trzeba, to go troszkę uciszmy, ale przyjmijmy też na siebie, ja też przyjmuję, jak popełnię błąd, też popełniam czasami do dzisiaj błędy, za bardzo zareaguję na treningu impulsywnie do danej osobowości i ta osobowość się zamyka, nie? Mhm. Też to idzie wszystko uregulować, ale musimy być wszyscy za ten proces odpowiedzialni, nie może być zero-jedynkowo, trener to, rodzic to, wszyscy razem działajmy i wtedy będzie wszystko okej. Okay. Bardzo, bardzo mocno czuję to, o czym mówisz i jakby często jest tak, tak już mówię, z naszego podwórka, nie? Jakby mamy bardzo, bardzo wielu tych uczniów, ale zawsze mówimy rodzicom, że chcemy wejść w jakby tak całościowo, nie? I dlatego na przykład robimy specjalne szkolenia dla samych rodziców, nie? Żeby tak, mówić im, jak wspierać dziecko w tym procesie, żeby to nie było, że dziecko idzie na zajęcia, rodzic potem mówi, no ale ona w sumie nie mówi mnie, że mówi, że było fajnie, nic nie wiem, nie? Mówimy, no to zajrzyj w te zajęcia, tylko nie na zajęciach, bo to jest bez sensu. Nie przychodź na każdy trening, bo to nie jest ten czas, ale pogadaj z nami, nie? Spotkaj się z nami na naszym szkoleniu, napisz do nas maila, trener zadzwoni, porozmawiamy i ukierunkujemy, żeby to szło razem, w parze, tak? Żeby była pewna synergia między tym wszystkim, dobrym tego słowa. Problem też jest duży, no, że w dzisiejszych czasach no, jest problem w ogóle z komunikacją międzyludzką, więc od tego trzeba zacząć, to nie? To też prawda, ale to się wszystko da ułożyć. Dokładnie, jest do ułożenia, bo ja za każdym razem, jak wchodzę w jakieś nowe środowisko, to już trzeba środkami bezpośrednimi, po prostu chce ktoś porozmawiać, chce ktoś skrytykować, chce ktoś powiedzieć coś fajnego, zapraszam, nie mówmy za plecami, bo to musimy też pamiętać, że w tym całym epicentrum jest dziecko, że to sport jest dla dziecka, nie dla trenera, dla rodziny. To jest sport dla dziecka, że dziecko ma wyjść uśmiechnięte i zadowolone, więc róbmy wszystko, żeby to dziecko było zadowolone, nie? Ale jeszcze jeden temat, bo też ostatnio taka sytuacja, dużo debatujemy na ten temat, że przyjęło się, że sport właśnie, my też często to mówimy, buduje, motywuje i tak dalej, nie? I tak naprawdę i pytanie, jaka jest ta główna rola tego sportu? I też mieliśmy takie spotkanie wśród trenerów mentalnych, od sportu, psychologów. I jaka była ważna rzecz? I mówimy, żeby uświadamiać, bo dla nas to jest coś normalnego, a dla rodziców nie. I teraz ja w rozmowach z rodzicami, ja uświadamiam, że właśnie temu, bo zawsze było, że fajnie, motywuj temu, bo wynik wygrał, wszyscy zadowoleni. Ale jak już się pojawia ta emocja, nie chciałbym nazywać złe i dobre, tylko trudna, może ta emocja trudniejsza, bo to też jest normalne. To jest normalne, że dziecko przegrywa mecz, no po to jest sport, nie? Przegrywa mecz i właśnie to bardziej buduje. To właśnie bardziej buduje, bo dostałem zapytanie, no fajnie, super, mieliśmy tam ligę trochę słabszą, wszystko wygrywam. Ja mówię, nie, to nie jest fajne. Patrzą na mnie, jak nie jest fajne? Wszyscy się cieszą, mówię, no to nie do końca spełnia rolę. Wygraliśmy wszystkie mecze, nie mamy odpowiedniej rywalizacji. Dziecko musi przegrać. Dziecko musi poczuć tą emocję smutku. No ale jak? No ale to lepiej, żeby przychodził zadowolony, niż przychodził smutny. Ja mówię, no ale przecież życie nie jest idealne. No przecież raz człowiek jest zadowolony, raz jest smutny. No musimy to brać do siebie. No i właśnie nikt tych dzieci tego nie uczy. Przyjdzie, przegrał, dobra, nic się nie stało. Przegrał, będzie dobrze. No to nie jest rozmowa. Dziecko przeżywa, jedno mniej, drugie więcej. Jedno trenuje, chce wszystko wygrywać. Jeden rzuci torbę, zapomni, a inni to przeżywają do kolejnego treningu. I głowa, czy nawet już głębiej wchodząc, ten hipokamp dziecka 8 lat X i Y są różne. One, to nie jest tak, że odnośnie waszej też branży i zapamiętywanie, i przeżywanie tej emocji, one są różnie rozbudowane, różnie się kształtują. Wiadomo, że na pewnych etapach jest to, pokazuje fizjologia, czy tam neurologia, jak się kształtują, ale różne są te hipokampy i nie rzucajmy wszystkich do jednej beczki, nie? Rozmawiajmy z tymi dziećmi, że i mamy tato fajną taką metodę właśnie, ostatnio wprowadziliśmy, rysujemy ludzika, prostego ludzika, to akurat już jest typowo psychologiczne, ludzika, siada po meczu dziecko i ja mówię, wprowadźcie to i zobaczcie, jak będą reagować, nie? Rysuję ludzika i pokazuje, gdzie, jakie ma emocje ma napisać, co w głowie, gdzie na brzuszku, nie? Co się dzieje? I ktoś tam rysuje stres na brzuszku, bo przed meczem jakiś tam miał stres,
smutek to pokazuje, że gdzieś tutaj jest w głowie, ktoś tam pokazuje, że ból, no bo go boli noga, to na nodze rysuje. I kolejnym etapem jest pokazanie, którą emocję najbardziej, co najbardziej go gdzieś tam dusi w środku. Mm-hmm. Nie? No i zaznaczył jednego, albo dostał na meczu w kolano, no to nie myśli, że przegrał, tylko go boli noga, nie? No to tu jest ból. Ktoś właśnie wziął to na siebie, bo miał opaskę kapitańską, no to bardzo taki wewnętrzny smutek. I na to są narzędzia. No, głowa jak każdy organ, no, skoro biceps można wytrenować, no to głowę też możemy wytrenować. Tylko pracujmy z tą głową, nie? Jako trenerzy, jako rodzice. I nagle zaczęliśmy rysować ludziki i się okazuje, że wszystko jest okej. Okay. I te dzieci potrafią rozmawiać, że są smutne, że porażka nie pasowała, że to im nie pasuje, że przegrali i tak dalej. Wyrzucają sobą i tak jak ja mówię, ten szczebelek tej drabiny jest wyczyszczony. Nie hamują, bo to wszystko później... Głowa się robi taka i nastolatkowie po prostu nie wytrzymują. No, nie oszukujmy się. Oprócz badań, które pokazują, że jest to uwarunkowane genetycznie predyspozycje tam do jakichś chorób psychicznych, depresji i tak dalej, no to się bierze z naszego świata. No i nad tym musimy pracować, żeby rodziców uświadamiać, nie? Zdecydowanie jakby to co mówisz, też bardzo, bardzo mocno to wszystko czuję, że ta. To jest taka blokada dziecka przed tym, że ono, przynajmniej mówię z mojego podwórka, bo ty mówisz o przeżywaniu smutku, ja widzę, że dziecko jeszcze wcześniej ma taką pewną blokadę, że ono ma blokadę, że on nie może popełnić błędu. Tak. Jest tak bardzo spięte, że ono jak popełni błąd, to zostanie ochrzanione, dostanie jedynkę w szkole, nie dostanie uwagę. I na przykład tym, co niesamowicie szokuje dzieciaki na pierwszych zajęciach bez brainie, to kiedy ono zrobi wynik 0 punktów, mówimy bardzo dobrze. Bo próbowałeś, chodziło, że zbyłeś proces. Spoko, no fajnie byłoby, żebyś doszedł kiedyś do wyniku 100%, ale dzisiaj to jest twój wynik i ciesz się nim, ciesz się tym, że osiągnąłeś, że wszedłeś w trening, nie? A potem rzeczywiście pomagać przeżywać pewną porażkę. I właśnie to było moje pytanie, które trochę wyprzedziłeś, nie? O te emocje i radzenie sobie z nimi, bo ja mam takie poczucie, że wiele osób boi się posyłać, szczególnie właśnie młodych chłopaków na treningi piłki nożnej. Być może to wynika z tego, że nie każdy jest tak świetnym trenerem jak ty i rozumie tą psychologię, ale rozmawiam też z młodymi chłopakami i czasem mam takie poczucie, że rodzice się boją posłać swojego synusia na zajęcia piłkarskie, bo tam będzie takie parcie po prostu, że ty nie możesz zrobić błędu, że ty to wszystko rozwaliłeś, że ty jesteś nakałą drużyny. Ja się spotykam z taką sytuacją, że ostatnio jakiś jeden z jednym chłopakiem miałem rozmowę i on mi opowiadał o tym, że naprawdę mu jest trudno z trenerem, który go tam gdzieś ciach, nie? I pytanie, jak ty sobie radzisz z tym, żeby jednak motywować chłopaków do tej takiej walki, takiej w dobrym, pozytywnym znaczeniu, a z drugiej strony, żeby w tym wszystkim nie było poczucia, że jak ja zrobię błąd, no to po prostu jestem już przekreślony. No tu już wchodzimy w stricte kompetencje trenerskie. No i niestety, ale z tym się stykamy na co dzień, z tym, o czym mówisz. Ja się z tym stykam, wizytując, jeżdżąc po innych miastach, bo też miałem taką rolę, gdzie miałem kilka gdzieś tam powiatów. No to jest brak kompetencji po prostu, nie? No to ja tak mówię, jeżeli ktoś jest niewykształcony, nie nadaje się do tego, no brzydko to nazwę, no i do dzisiaj to jest notorycznie krzyczenie na dzieci, wyzywanie, sterowanie, też o tym gdzieś tam pisałem, o tym procesie, że żeby spojrzeć na to głębiej, że to nie jest FIFA, komunikaty cały czas graj, podpowiedzi, to sterowanie, nie, to ma wszystko wyjść od dziecka, no, ale to już no, osobowości nie jesteśmy w stanie zmienić takiego trenera, no dla mnie to jest po prostu ktoś, kto nie powinien pracować z młodzieżą, więc też teraz broniąc już rodziców, jak najbardziej ja rozumiem ich lęk, strach, bo mam też, przyjeżdżają do mnie, do mojego projektu na treningi indywidualne, gdzieś tam na mentalne czy na piłkarskie rodzice i mówią, że on poszedł na dwa treningi gdzieś tam 10 km stąd dalej i on już nie pójdzie na trening, bo on wrócił z płaczem, nie? Mm-hmm. To ja się nie dziwię, że rodzic się boi, no to tutaj dałbym jednak nad dobrą weryfikacją tego, w jakie miejsce posyłamy osobowością trenera. Przecież z trenerem, jeżeli ktoś jest kumaty, zadzwonisz, może się spotkać nawet przed treningiem, pogadać, przywitać dziecko, będziemy wiedzieli, no pięć zdań zamienisz i już wiesz, co się dzieje, nie? A jeżeli chodzi o ten cały proces, jak też są narzędzia, to już typowo na przykład boiskowe, nie? Kiedy widzę, że już mam zespół, on jest w miarę ukształtowany i widzę, że brakuje, bo w ogóle brakuje cię dzieciakom i młodzieży, ja akurat teraz pracuję w klubie z młodzieżą, więc fajnie, bo mam 16-17 latków, gdzie te problemy są inne, a w swoim projekcie mam maluchów, nie? Mhm. I te,
spada motywacja, spada pewność siebie, oni nie mają tej pewności siebie, oni nie nabywają, po prostu jest mało rozmów, jest mało komunikacji między sobą i tej pewności nie ma, no są słabsi, no po prostu są, no takie mamy czasy, to wszystko ich osłabiło, nie pracują nad tym. I teraz rozmowa to jest jedno, ale ja zawsze mówię, bo to też taktykę możesz narysować, na kapslach pokazać, a jak on to przeżyje na boisku i to zrozumie, nie biegnij w lewo, biegnij w prawo, tylko ułożysz środek tak treningowy, czyli strzelam na przykład, skrzydłowy ma dośrodkować, czy nie wiem, chcesz grać środkowym sektorem, to boczne zamkniesz, ustawisz tak boisko, że ty mu nie mówisz, a ten cel wyjdzie sam ze środka, wiesz o co chodzi, nie? Jasne. I on nie powie, kurde, o, jak można w środku tak grać, a ja mu po prostu zablokowałem tylko jakieś elementy boiska. I tak samo można sterować pewnością siebie i budowaniem tej pewności. Ja ostatnio celowo, bo widziałem, że połowa zespołu, przegraliśmy pierwszy mecz, drugi już, to było jeszcze przed drugim meczem, zanim udało im się wyjść, i mówię, a ja tak pod śrubkę podkręcam, mówię, treningi są zbyt trudne, raczej dla połowy zespołu ok, a ci troszkę słabsi nie do końca na pewno są spełnieni po tym treningu. No to najprostsze środki treningowe, żeby dużo bramek, dużo radości, zadania treningowe, żeby każdy je spełnił. Czyli na 18 nie wyszedł żaden chłopak, bo to było po prostu proste. To były elementy dla 10-latków, dla 16-latków. Ładnie opakowałem, oczywiście wcześniej rozmowa, że dzisiaj dalej pracujemy nad tym. Przemknąłem, umknąłem, oni wszyscy naładowani we wtorek, wiesz, naładowani w czwartek, nagle widzisz, jak wiesz, w sobotę wychodzą na mecz i wiesz, wynik wynikiem, że 4-0, ale w tej szatni, wiesz, bo oni wszyscy nabrali tej pewności siebie, że on strzela bramki i tak dalej. A jak ja zrobiłem wcześniej za dużo tych gier, które ich mają czegoś uczyć, ale one były trudne, bo trudno było każdemu zawodnikowi się spełnić w tych grach, no to nagle wiesz, więc są metody i pośrednie, i bezpośrednie na reagowanie, ale najlepiej, jak to jesteś w stanie przemycić, nie? Jak on sam zobaczy, że się da, nie? To idzie wszystko ukryć, nie? To jest tak samo jak poprzez zadawanie pytań, nie? Że nie, czemu nie trafiłeś w bramkę, nie? Nie, tylko jak uważasz, jak mógłbyś to lepiej wykonać, co twoim zdaniem na przykład, nie wiem, środkowy pomocnik, czy obrońca, czy jakie ma główne zadania, przecież twoją stroną jest podanie prostopadłe, to możesz to wykorzystać, a nie jak grasz, wiesz, cały czas budowanie, i to jest proces, to nie jest tak, że ja jestem super trenerem, przejmuję zespół w małym miasteczku i zbudujesz z tego, no to jest proces, ja prowadzę obecnie ten nowy zespół pół roku i ta maszyna pomalutku, sami chłopacy mówią, że widzą, że zaczyna zespół, to jest proces, nie, więc to jest no to jest coś większego. Na to nie można patrzeć jako na trening tylko, bo ile to jest... Razy, ja mam wrażenie, Kuba, że my to kilkanaście lat temu siedzieliśmy sobie razem, nie, i rozkminiliśmy, jak prowadzić dzieci. Naprawdę, jakby to jest dla mnie niesamowite, jak mam wrażenie, że mówisz bardzo, było bardzo moim językiem, nie, bo jakby moja historia też jest taka, że ja byłem sam, uczyłem się do pamiętywania, potem stałem się sportowcem pamięci, a potem zacząłem uczyć innych, nie, i jakby mam dużo widzę tej analogii, ale też właśnie jednym z głównych elementów, jak pomóc dziecku, które czuje się, że no nie idzie mi i traci motywację, jest to, że robi jedne zajęcia, które są po prostu dla niego łatwe i przyjemne. Oczywiście. I on oczywiście. Po prostu wow, ale super, nie? I potem nagle się odblokowuje, nie? I nagle wystrzeliwuje w górę po półtora, dwóch latach chodzenia na zajęcia i już nigdy nie wraca do tego poziomu sprzed, tylko jest zupełnie na innym poziomie nauczania. Jakby ja to doskonale to czuję. Z drugiej strony czuję, że to wymaganie jest bardzo ważne, dawanie coraz wyższej poprzeczki, ale trzeba też wiedzieć jako trener, kiedy na chwilę opuścić ją tak, że dziecko zobaczy, wow. My na przykład mamy coś takiego, że robimy co 2-3 miesiące w kursie testy, dziecko nawet nie wie, że to jest test i po wykonaniu tego testu mówimy, słuchaj Antek, ty miałeś 2 miesiące temu wynik taki w tym samym ćwiczeniu, a teraz masz taki, nie? I wtedy się wszyscy otwierają oczy. Wow. Bo jak idziemy krok po kroku, trening za treningiem, ćwiczenie za ćwiczeniem, czy tam cokolwiek, jakiekolwiek to są zajęcia rozwijające dla dzieciaków, to się gubi trochę ten progres, nie? A kiedy nagle się porówna, nie? Zobacz, dałem ci teraz takie zadanie jak rok temu i ty się śmiejesz, że to jest za proste dla ciebie, nie? A ty robiłeś tam rok temu. Tylko zobacz jeszcze, że cały czas, bo też widzę właśnie rozmowa 40 minut, ja też często prowadząc rozmowy z trenerami, którzy przyjeżdżają do mnie na indywidualne spotkania odnośnie piłki nożnej, nie? I nagle wiesz, tak jak teraz patrzę zegarek, 40 minut i to też pokazuje. I cały czas rozmawiamy o treningu, dwóch różnych treningach, o trenerce, ale cały czas jesteśmy na tych kompetencjach miękkich, czyli właśnie zarządzanie. Nie? I tu jest właśnie największy deficyt. I to mi też otworzyło oczy, bo ja też łapałem się na pewnych rzeczach, ale to mi otworzyło oczy. Też zacząłem różne staże, konferencje i tak dalej i mówię. Nie? I przyjeżdża gość z Monako, jedna z lepszych akademii w Europie czy nawet na świecie.
I on mi mówi, że boisko, wiesz, ja to po iluś latach, boisko, mówi, to tyle z tego wszystkiego, trening zrobić, no, ale jak ten trening zrobisz? Mówi, to jest tylko 20-10%, resztę jak ty będziesz zarządzał tą młodzieżą, jakie ich będą, no co z tego, że ty przez półtorej godziny powiesz, że to jak on wybierze coś innego za chwilę, nie? Więc tak ukształtować osobowość młodego człowieka, żeby on po prostu, żeby to na lata z nim zostało. I to są straszne deficyty i to cały czas raczkuje tylko u nas, raczkuje. Jak zaczynasz o tym mówić, to nagle się wszystkim głowy, nie, otwierają. W twoim wypadku jest, Kuba, zrozumiałe, że miałeś piłkę nożną i zajmujesz się piłką nożną, tak? Ja zapamiętywałem, zajmujesz się zapamiętywaniem i rozwojem umysłowym. Ale powiedz mi, czy uważasz, że są lepsze i gorsze sporty dla dzieciaków? Czy jak gdyby masz w ogóle jakieś takie porównanie, czy uważasz, że właśnie piłka nożna ma jakieś takie atuty, które pokazują, że ona jest lepsza niż inny sport dla dziecka? Czy w ogóle uważasz, że sport to sport i po prostu warto w jakikolwiek sport dziecko wkręcić? Tak, ja mimo tego, że wywodzę się z piłki nożnej, to pracuję ze sportowcami z różnych dyscyplin, bo jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne, to ze sportami indywidualnymi też pracuję i bardzo dużo mnie osoby, i to często dorosłe, czyli jakieś tam przygotowania do maratonów czy do półmaratonów, bardzo dużo mnie uczą te sporty indywidualne. Ja też zanim zacznę, ja też chcę czuć to, o czym mówię, więc miałem też taki moment w swoim życiu, że z tego zespołowego 5 lat temu wrzuciłem się w indywidualny na chwilę i właśnie to było wkręcenie sobie maratonów. Ja jestem taki, że jak sobie coś wkręcę, to i badania krwi, trening rozpisany i rok, pełen rok, nie? Biegania po kolei piątek, dziesiątek, tylko 2 półmaratony w tym i tylko 1 maraton, ale całe przygotowanie jak profi, nie? Życie podporządkowane, kaloryka i tak dalej. No i teraz jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć, może parę lat temu bym nie był. Po pierwsze, uważam w dzisiejszych czasach, jakbym teraz przekaz jakiś dla rodziców czy dla młodych, że jakikolwiek sport na dzień dzisiejszy, no bo to też ostatnie badania, trochę się na tych badaniach opieram, no ale są tragiczne, ja też to widzę, no 70% bodajże nie potrafi przewrotu w przód zrobić, więc jeżeli mówiąc ogółem, to sport jakikolwiek sport, bo no w dzisiejszych czasach odgrywa to i będzie odgrywało kluczową rolę w rozwoju przede wszystkim tutaj emocjonalnym dzieciaka. A jeżeli mielibyśmy teraz, miałbym jako ekspert się wypowiedzieć i tak dalej, no to dwie różne historie, nie? Sport zespołowy, uważam też, że na dzień dzisiejszy lepszy, więcej aspektów obcowania w. Czyli więcej tych takich aspektów społecznych, nie? Trzeba rozmawiać, powinno się, ale więcej jest sytuacji do rozmów, do rozwiązywania takich problemów w grupie i tak dalej, zupełnie coś innego. Sport indywidualny bardzo uczy systematyczności, to nakręcenie na cel jest bardzo mocne, ale też widziałem po sobie, mi to się szybko, do tego trzeba mieć mocniejszą głowę, bo te emocje, trudniej utrzymać te emocje. Mi się to pojawiało, biegam po tym lesie, nie? Ja jeszcze na studiach, 5. rok, wszyscy gdzieś tam nad Rusałką w Poznaniu siedzą sobie, a ja biegam 30 stopni i biegam, wybieganie 30 kilometrów. I tak naprawdę w porządkowym etapie endorfiny jak najbardziej, ale później bardzo zmotywowany tylko na ten cel, ale takie bardzo spadki duże emocjonalne, nie? Że nie wiem, czy to zrobię, a tu jednak zespół, no ja się wywodzę z piłki, szatnia, ktoś ma gorszy dzień, ktoś ma lepszy, ale razem, wspólnie do celu. No, różne problemy są w sportach zespołowych i różne są w tych sportach indywidualnych. Uważam, że każdy sport buduje, to jest wybór osobisty. Jasne. Bardzo lubię sam dla siebie założyć słuchawki, teraz akurat jest to siłownia, ale od godziny tam rano 6 wstaję, siłownia 45 minut bez rozmów, to jest moja forma przygotowania się do pracy na przykład umysłowej, bo to płynnie, no bo to też jest udowodnione, że endorfiny się wydzielają, prostym językiem mówiąc, zabierają nam ten zły kortyzol, ale też bardzo fajne badania już od najmłodszych lat udowodnione, że osoba po prostu aktywnie fizyczna, czy to jest dziecko, czy to jest starsze, zwiększa się jego objętość hipokampu, a hipokamp jest odpowiedzialny za pamięć, za myślenie, za sterowanie tymi emocjami, także nic tylko wydawałoby się, że dużo dzieciaków, że jest ten sport promowany,
Aczkolwiek powiem tak, tych wszystkich kuszących rzeczy dla dzieci i młodzieży, nie mówię tylko o używkach, ale cała elektronika, no tych pułapek czyha więcej niż na mnie 15 lat temu na przykład. Zdecydowanie też tak uważam. Tak trochę próbowałem wyczuć z tej twojej wypowiedzi, jakby cała ta rozmowa pokazuje, jak bardzo ważny jest według ciebie ten aspekt rozwoju mentalnego poprzez sport, ale gdybyś tak miał proporcjonalnie to powiedzieć, ja lubię bardzo cyferki, nie? Że posyłamy dziecko na jakiś trening sportowy, mówimy zajmij się tam, nie wiem, może piłką nożną chcesz, może badmintonem, może jednak chcesz popływać. I ile w tym wszystkim według ciebie wartości dla dziecka jest mentalnej, a ile fizycznej, nie? Jakby, a ile ważne jest to, żeby dziecko uprawiało sport, żeby rozwinęło się mentalnie, a na ile, żeby rozwinęło się fizycznie? Bo wydaje mi się z twojej rozmowy, że to nie jest według ciebie 50 na 50, tylko jest coś tam innego. No dokładnie, ja zupełnie też te widełki się u mnie bardzo pozmieniały w ostatnich latach, kiedy przeanalizowałem sobie grupy, z którymi pracowałem, bo też lubię analizować to, co się dzieje po treningach, zebrałem sobie to w całość, to powiem szczerze tak, jeżeli ty zaszczepisz w dziecku jako osobowość, jako trener, będziesz w stanie zarazić go tym ruchem, ja mam tutaj pod swoim blokiem chłopacy wczoraj na rowerze 3 godziny, oni będą się ruszać, ale budowania ich takiej świadomości, budowania dobrych nawyków, pokazywania to właśnie na żywym przykładzie swoim, na zawodników, radzenia sobie z porażką, uważam, że takie no, 70 do 30 na konto głowy po prostu. Okay. Nie? A bardzo zaniedbane. No, mi też jeszcze, że przerwę pokazała, już nie nawiązując do pandemii mocno, ale pokazała pandemia, kiedy jedziemy autobusem, to też mi przykłady. Telefony zabrane, bo chcę, żeby kontakty społeczne, żeby te dzieciaki się gdzieś tam rozmawiali ze sobą. Po prostu chciałem, żeby oni ze sobą rozmawiali, gdzie jedziesz w autobusie naście lat temu, nie chcę cały czas wracać, ale młodej generacji jeszcze ja nie wracam, że kiedyś to było, ale i my, harmider taki, że nie jestem na stanie uciszyć w autobusie. Ostatni rząd, nie? Zaczepiamy 20 minut, ja w pewnym momencie czytam książkę sobie, ja mówię, kurde, to jest za cicho. Nie? I przychodzi do mnie kapitan i mówi, trenerze, co my mamy robić? Nie, ja wiesz, żartujesz sobie. Wiesz, co bym robić? Ja mówię, no nie wiem, no śpiewaj piosenkę, rozmawiaj z sobą, wiesz. I dlatego ja do tego dążę, że teraz grupa społeczna, jaką jest drużyna, to jest dźwignia wychowawcza, zawsze była, ale teraz jest większą dźwignią wychowawczą, komunikacyjną, rozwojową dla tego dziecka niż była kiedykolwiek. Bo po prostu rozmawiają nawet ze sobą, nie? A szatan cię do tego zmusza, wiesz, trening jeszcze, jak trener pyta i tak dalej, to on przez mam też takie osobowości, które są mocno zamknięte sobie, to przez ten trening powie więcej, przypuszczam, niż przez kolejne 3 dni, nie? Gdzieś tam się otworzy. No niestety, no, umiejętność komunikacji no, jest podstawową. Także dał 70 do 30, bo mówię, bo ta radość z tego sportu, uśmiech, zabawa, zbudowanie fajnej wyobraźni o tym, jak może sport budować, wybieranie właśnie spacerów, rowerów, cieszenie się, nie? Niech dopamina w przyszłości płynie z wyjścia na spacer, czy roweru, jak słońce zaświeci, a niekoniecznie, nie wiem, z picia alkoholu, czy korzystania z jakichś używek, nie? Regulujmy też tą dopaminę od samego początku, albo jak dzieci jej nie mają, no to później te strzały, które na nie czekają, są zbyt duże i później nie będzie sprawiało radości. No, chodź na rower, nie? A z drugiej strony rodzice, którzy coś wymagają, czy trenerzy, czy babcia, ciocia, ktokolwiek, ludzie, którzy wymagają, a no i mi też zadał pytanie, a jak? No jak? No pokaż. Wsiądź na rower, załóż kask i powiedz, idę jechać na rower, jedziesz ze mną, pokaż, że jeździsz, zacznij, bądź aktywny też, nie? To są proste rzeczy. Wszyscy wiedzą, nikt nie stosuje, nie? To jest na tych dokładnie. Ale w tych proporcjach, które powiedziałeś, 70 do 30, to się ucieszyłem, bo rozumiem, że sport umysłowy też może spełnić przynajmniej po części tą rolę. Jakby no moje życie jest związane ze sportem umysłowym, który jest bardzo niszowy, czyli mistrzostwami zapamiętywania. W sumie jestem pierwszym razem moim bratem Polakiem, który wzięli udział w Mistrzostwach Świata Pamięci tak, w Chinach, ale jest to naprawdę sensu stricte sport. Tak? Jakby te osoby, które zrozumieją, o co w tym chodzi, to jest sport. To jest jakby godziny przesiedziane na treningu. Nawet był taki Chińczyk, nazywa się Wang Feng i on chciał udowodnić, że po prostu to jest czysty sport, którego da się nauczyć i on przez rok czasu codziennie spędzał 8 godzin trenując pamięć. Potem wygrał Mistrzostwa Świata, drugie wygrał Mistrzostwa Świata i zniknął. W sensie już jak gdyby przestał się zajmować tym, pewnie przypuszcza teraz szkoli jakichś tam osób w Chinach albo robi coś innego, ale to było niesamowite. On się pojawił znikąd, bo pokazał, że da się tego wytrenować i
Rozumiem, że też jesteś zwolennikiem tego, że jeżeli dziecko wykazuje ochotę do tego, żeby grać w te szachy, żeby jeździć na turnieje, żeby trenować swoją pamięć, jeszcze jakiś inny sport umysłowy, że to też jest w stanie wypełniać tą taką lukę rozwoju emocjonalnego. Jak najbardziej. Przede wszystkim, o czym ja zawsze mówię, żeby w tych początkowych etapach, żeby nie było wcześniej specjalizacji, w tych początkowych etapach do 12, nawet do 15 roku życia już są takie badania, żeby się w ogóle nie ograniczać do jednej dyscypliny, bo to powoduje sztuczną presję. Żeby nie robić z dziecka 8-letniego piłkarza, tylko dajmy się ruszać, albo może będzie miał za dużo, nie? Bo dwa razy na piłkę i raz na basen. No jak za dużo? No, czy mi się coś stało, trenując codziennie i biegając 5 godzin, grając w piłkę, grając w kosza, skacząc po czepaku, grając w warcaby, bo mieliśmy też turnieje osiedlowe, warcaby, ciągnąc linę, czy mi się coś stało? To jeżeli chodzi o fizyczność, wszechstronny rozwój, nie zamykajmy tego, a jeżeli chodzi o głowę, jak najbardziej, no bo to musi iść wszystko w parze. Najmądrzejsi trenerzy mówią, Mourinho, chociażby przytoczę, że gra się głową. Przewód myślowy to jest wszystko połączone, nie? Więc okay, jeżeli będziesz miał te nawyki, przewody myślowe, głowę świeżą, jak ja to mówię, będziesz potrafił więcej zapamiętywać, ty będziesz bardziej skupiony na treningach, wszystko będzie docierało. Dlaczego nie korzystać, nie? Dlaczego my też w swoich treningach piłkarskich przemycamy elementy, przynajmniej ja, takie jak zapamiętywanie, chociażby, nie wiem, w kształtowaniu szybkości u dzieciaków w formie zabawy, bo to musi być zabawa, nie wiem, stoją, trzymają się na przykład za rękę albo tyłem stoją do siebie i ja mówię, nie? 3 razy 3, nie? Kto pierwszy, pach, kto pierwszy odpowie, rusza, nie? A ten go goni. I jadą na przykład kółeczko. Połączona głowa, koncentracja połączona z tym, co się dzieje, albo kółko i krzyżyk, nie? Ściga się, szybkość, on biegnie, mamy ustawione kółko i krzyżyk, albo nogą, albo piłkę w ręce i ustawia, ale musi myśleć, gdzie mogę kogoś zastawić i tak dalej. I to później jest wszystko połączone, to muszą zajść automatyzmy, więc skoro korzystanie z takich narzędzi jak właśnie szachy, jak zapamiętywanie różnych historii, sporty takie umysłowe, jak najbardziej tak. I też o tym, co powiedziałeś, ci, którzy troszkę są bardziej świadomi, gdzieś szukają, też przychodzą, miałem też rodziców, którzy pytali właśnie, czy to można by fajnie wdrożyć, ale też bardzo mała świadomość pod tym względem, nie? Żeby to w ogóle łączyć i mówię, najczęściej jest tak, że rzucają, zachłysną się, jest zły proces, się trener, wariat, jak ja to mówię, no i już myślimy, że jest tylko piłkarz 9-letni i mu zabieramy mu wszystko, nie? Bo zabieramy mu dzieciństwo, zabieramy mu radość. Ja mam przykłady z największych akademii, bo pracowałem w akademii ekstraklasowej, napinka straszna i właśnie puchary sobie ustawiałem w nowym biurze i zawodnik, który był kapitanem w roku 2018 u mnie, chłopak 10-letni, powiedziałbym, że będzie piłkarzem, no 100%, nie? Dałbym sobie dwie ręce uciągnąć, nie? Piłka, nie? Więc to... Jasne. To trzeba ograniczyć też. Ja to widzę jak czasem niektórzy rodzice, uczniowie mówią, nie, ja nie pójdę na mistrzostwa pamięci, bo to nie nadaje się. Mówię, ale to nie chodzi o to, żebyś wygrał. Masz zobaczyć atmosferę, jaką tam jest. Masz spotkać tych ludzi, nie, którzy się tym zajmują. Masz się... I naprawdę, jeżeli ktoś przychodzi na mistrzostwa pamięci, nagle się okazuje, ale tam było super, nie? Ale to było po prostu dobry dzień, nie? Bo to jest wyczerpanie umysłu ogromne, nie? Mistrzostwa świata trwają 3 dni, nie? Jakby jest to duże. My robimy w takiej formule krótszej, że to trwa kilka godzin, tak naprawdę zapamiętywanie i te konkurencje, ale to jest cudowne przeżycie i takie zmaganie się z sobą samym, patrzenie na te wyniki, na te tabelki, a ja mam tu, a mój kolega zrobił to, idziemy dalej i to jest fantastyczne. I tak przy okazji teraz właśnie trwają zapisy na nasze 9. ogólnopolskie Mistrzostwa Pamięci, więc jeżeli słuchasz nas i chcesz, żeby twoje dziecko spróbowało innej dyscypliny, to nawet nie musi być nigdy na naszym kursie, na żadnym innym kursie pamięciowym. Może ty jako dorosły, mamy kategorię dorosłych, przyjdź, zapisz się, przyjdź, zobacz jak to fantastycznie wygląda. Mistrzostwa będą jak co roku w Warszawie. Jeżeli jeszcze nie ma czerwca, jak słuchasz ten odcinek, to jeszcze jest szansa, żebyś dołączył do mistrzostw, jeżeli jeszcze nie wyczerpał się limit miejsc. Kubo, a powiedz mi jeszcze tak. Zawsze mnie to tak ciekawiło, jak sobie oglądam rzuty karne i wiesz, jakiś tam ważny mecz. No i naprawdę jest zawodnik, który nie strzelił tego gola decydującego, nie? Ja sobie myślę, co się dzieje w jego głowie w szatni, nie? I co się dzieje na drugi dzień po tym meczu? Ty byłeś sportowcem takim aktywnym, jako piłkarz i przeżywałeś różne sytuacje i też przeżywasz je ze swoimi podopiecznymi. Jak z takimi skrajnymi, takim poczuciem
zawaliłem. Jak pomóc młodemu człowiekowi sobie z tym poradzić? Nie? Kiedy wszyscy wiedzą, że to nie jest jego wina, ale on sam tego nie wie, nie zrozumie sam. Trzeba rozgraniczyć, na jakim jesteśmy etapie, o jakim rzucie karnym mówimy, nie? Czy wiesz, rzut karny w skrzatach, czy tam żakach i ośmiolatek nie strzela, czy mówimy o zawodniku, który, nie wiem, przegrywa półfinał Mistrzostw Świata, czyli kluczów, nie? To też są różne etapy, różne okay. To skupmy się na dziecku, nie? Masz jakieś dziecko, które wie, że zawaliło w tym meczu. Zostałbym przy dziecku, bo nie byłem w szatni, nie grałem w, nie wiem, Mistrzostwo Polski z seniorami, z dużym klubem, więc nie będę się wypowiadał na ten temat, aczkolwiek powiem tak, bardzo długo podchodziłem do tego źle, muszę przyznać po czasie, no bo był temat, widzę, siedzi smutne dziecko, cokolwiek, bo to karne czy nie karne, ogólnie porażka, nie? Porażka, coś się zadziało, ktoś zawalił, wiadomo, tu kolega jeszcze dopowiedział, a to jest może twoja wina, no to brałem dziecko, nie przejmuj się, takie slogany dość płytkie bym to nazwał, okej. Nawet najlepszym zawodnikom, te porównania już może trochę bardziej docierały, zobacz, też Cristiano Ronaldo też nie wszystko robi super, że na tym się uczymy, że błędy będą się zdarzać, że to jest proces, nie? Bardziej tak rozmawiałem. Od jakiegoś czasu, jeżeli taka sytuacja się pojawia, to staram się najpierw takie dziecko zostawić, z tym, brzydko mówiąc, zostawić w cudzysłowie, problemem, żeby przeżył wewnętrznie. Bo on sobie z tym, co się zadziało, czyli ta emocja, czyli pewnie to będzie jego smutek, jego złość, żeby on tą emocję zaakceptował. No bo my musimy się pogodzić z tym, że tak coś występuje, że jak wygrasz, to jest radość, a jak przegrasz i mimo tego, że jego głowa mówi, że przeze mnie i zawsze reagowałem od razu, bo to się często u dzieci kończy płaczem, przytulaniem, byłem takim naprawdę dobrym przyjacielem, a teraz zostawiam, żeby takie dziecko przeżyło. I patrzę też, ja też znam tych dzieci, znam środowisko, które się wywodzą, bo to też jest szereg, wiem, który za minutę przystanie, na którego to bardziej zadziało. No i patrzę, co się dzieje, nie? No i w końcu, kiedy ten dzieciak, przypuśćmy, załóżmy, przestanie płakać, zabieram rozmowę, czy podchodzę i mu się pytam, co czuje. Ja mu się pytam, żeby on tą emocję przeżył. Ja mu nie mówię, będzie dobrze. Na końcu jakaś taka pozytywna podpowiedź. Ja mówię, co czujesz, nie? Wyraź mi to, co teraz czujesz, bo ja się czuję taki odpowiedzialny i tak ostatecznie miałem taką sytuację, no bo to, cała odpowiedzialność na mnie, to sprawia. Ja mówię, nie, odpowiedzialność spływa na całą drużynę i na trenera też, jest też trenera odpowiedzialność cała, to nie jesteś tylko z tym sam, nie, i co jeszcze, no, ale ja jestem zły, bo mogłem to lepiej zrobić i tak dalej, ja wiem, a zobacz, ile w ostatnich turniejach, meczach, ile razy byłeś zadowolony, ile razy byłeś szczęśliwy, ja mówię, smutek to też jest coś, co musimy zaakceptować. Czasami tak jest, czasami jest nieszczęść karnego. Ja mówię, cieszę się, że mi to powiedziałeś, że jesteś zły. I później dopiero ta cała narracja taka wchodzi, to słuchaj, na następnym treningu ustalimy sobie, że spróbujemy kilka rzutów karnych jeszcze wykonać dodatkowo po treningu, żebyś ty się jeszcze pewniej połączył i tak dalej. I dziecko to chwyta, nie? Jak jest jakiś mocniejszy problem w głowie, jak już to jest nastolatek i te bodźce są różne, nie tylko ze świata sportowego, to staram się skupić tylko na jednej rzeczy. To jest taka fajna książka, jedna rzecz się nazywa, żeby na kolejny tydzień, jeżeli on to pewność siebie stracił i tak dalej, żeby sobie za dużo nie wrzucał, nie? Już przeżyliśmy to, powiedział, że jest brak pewności siebie, co się zadziało, złego wyrzucił to z siebie, porozmawiał z trenerem, porozmawiał z kolegami i żeby nie zacząć od nowu, że on jest kapitanem, że kolejny mecz trzeba wygrać, żeby nie tworzyć sztucznej presji, żeby nie wrzucić sobie za dużo na głowę, że na nie spoczywa odpowiedzialność, że on musi, ja mówię, nie. Ostatnia rozmowa właśnie sprzed tygodnia, ja mówię, skup się na kolejnym treningu, ja mówię, żeby tobie jako środkowemu pomocnikowi skup się na jednym elemencie, czyli na tym, żeby twoje prostopadłe podania do linii wyżej, czy do kumpli wyżej były dobre. Nie skupiaj się, że ty musisz być super, super odbierać, super strzelać, nie wszystko naraz, żeby budować coś, nie, odbudowywać się małymi krokami, nie, żeby nie wrzucać sobie, bo to jest tak samo jak Zenia Skiniowca, mówi Rafał Mazur, wstajesz rano, i masz zeszyt, nie? I jak zaczniesz sobie pisać punkty 1, 2, 3, 4, 15, to jest pewne, że dzień ci nie wyjdzie, nie? Bo 8 z nich ci nie wyjdzie, nie? Jak tak naprawdę staniesz do lustra i powiesz, że dzisiaj super dzień, ja akurat tak robię, jedni się z tego śmieją, drudzy nie, ja staję i tak naprawdę mówię, żeby odszedł się od siebie na sam początek, skup się tylko na elementach, ja też sobie to rozpisuję,
jednym, dwóch elementach, co dzisiaj jest dla mnie ważne. Nie tak jak dzisiaj mieliśmy. To by dzisiaj było ważne, mimo tego, że miałem pracę, mam treningi wcześniej poplanowane, ale dzisiaj było fajnie, żeby fajną rozmowę przeprowadzić, a nie wrzucać sobie, że od rana mam spotkanie z klientem, po południu mam rozmowę z tobą, potem jeszcze mam trening, jeszcze, bo ja bym sztuczną presję sobie budował. Ten dzień byłby dla mnie taki, że ja bym emocjonalnie już opadł o godzinie 14, bo już by było za dużo, nie? Tak samo jest z zawodnikami, żeby i też z rodzicami przed meczami, przed turniejami. Nie, jutro jest super ważny mecz. Jaki jutro jest super ważny mecz? Może to jest na sztucznej presji. Powiedz dziecku, ale super, byłem na jednym treningu. Super, ale ci super szło. Jutro wykorzystaj te swoje dobre strony. I dziecko mówi, wow, fajnie, tata mnie pochwalił, a nie, jutro jest super mecz. I do łóżka idzie, nie? Nie wiesz, żeby nie budować tego sztucznie. Także myślę, że takie narzędzia są tu. Okay. Mam jeszcze dwa pytania do ciebie, Kubo, na zakończenie naszej rozmowy. Wiem, że to pytanie na pewno właściwą odpowiedzią będzie, to zależy od dziecka, ale pytam cię o to, jak ty to czujesz ty dzisiaj. Kiedy w tobie w domu gra tata z synem w piłkę albo mama z córką w inny sport, nie? I czy dobrze jest dać dziecku wygrywać, czy jednak być dla niego takim, wiecie, wiesz, musisz dać sobie wszystko i tak przegrasz ze mną, ale musisz próbować, bo kiedyś za 10 lat ci się uda. No, to jest ciekawe. Też czytałem różne artykuły na ten temat. Powiem szczerze, no odpowiedź jest trudna. Nie wiem, czy bym miał jednoznaczne. Jak ty czujesz? Czy to naprawdę bardzo zależy od dziecka, czy... No pytanie też, ja zawsze to wszystko rozkminiam tak bardziej, nie? Nie chciałbym, żeby tu rozwiązać. Ale też pytanie, też wiesz, znasz dziecko swoje, na jakim etapie zawsze, co to ma na celu? Na przykład twoje poddawanie się, co to ma na celu poddawanie się dziecku, jak sobie grasz z nim na przykład w tenisa, nie? To ma na celu, ktoś powie, no bo dziecko będzie zadowolone. Ktoś powie, nie? No okej, okay. No dobra, no jest to fajne, no fajna jest ta emocja, będzie zadowolone, okej. Okay. No ale ktoś powie, no ale może jak będę z nim rywalizował, wiesz, jak na przykład ćwiczyliby tego, jak on by grał w tego pipoka, to będzie lepszy, bo się będzie lepiej uczył, jak mu się postawię, nie? Rozpatrywałbym to bardziej od, to już tematy są takie rodzinne, od dnia, od tego, co potrzebuje. No dziecko, nie wiem, dziecko wróciło z meczu smutne, no ma prawo być smutne, no wróciło ze smutne, nie poszło mu coś, no to będziesz jeszcze go dobijał i go karcił i wiesz, robił z niego takiego, tą starą szkołą wojskową, no myślę, że nie, to też się czuje, nie? To też fajnie pokazują teraz sportowcy, śledzę właśnie taką Alicję Bazan, ona została rekordzistą świata w podwójnym triatlonie rok temu, ona też tam ma profil, jej córka gra w tenisa i powiem tobie, że bardzo fajnie ona to przedstawia, nie? Że kiedy masz zaproponowany, mimo tego, że to już jest profesjonalny zawodnik, przygotowuje się do największych imprez, mistrzostwa świata i tak dalej, przychodzi, wiesz, do niej córka, ona ma już ubrana kask, swój rower, już ubrana do tego wyjazdu, treninga, ona mówi, czy wiesz, czy byś pojeździła mama ze mną na rowerze i no i czasami są rzeczy ważniejsze, odkładasz ten trening, odkładasz ten rower i jedziesz. I tu tak samo już dałbym tutaj indywidualnie, nie? Musi znać swoje dziecko, wiedzieć, czego on potrzebuje, co w danym dniu, jak jego humor. Tu już można tym sterować. Myślę, że to czy się postawię, czy troszeczkę dam forę, czy chcę się z dzieckiem pobawić, czy go rozluźnić. Można. Różne historie. Ważne, żeby po prostu, jak będzie uśmiech dziecka, to jest nieważne, co się wydarzy. Jak on będzie zadowolony z tego, gorzej jak mu się to wszystko nie będzie podobać i on więcej nie będzie chciał z tobą już pójść na to podwórko. To problem w relacji, nie? Bardzo, bardzo mi się podoba twoja odpowiedź, jak były wszystkie te odpowiedzi. Rzadko tak mam, żebym aż tak bardzo spójny się czuł w myśleniu. Rozmawiam ze sobą trochę, można powiedzieć, z innej dziedziny zupełnie, ale jednak bardzo pokrewnej, bo obydwoje jesteśmy trenerami. Na końcu takie pytanie dla ciebie, które jest charakterystyczne naszego programu i trochę może za zaskoczenia dla ciebie. Jedna rzecz, którą byś mógł od dzisiaj zmienić w edukacji w Polsce rozporządzeniem albo ustawą, co by to było? Jedna rzecz w polskiej edukacji, ale jeżeli chodzi o sport czy całkowicie? Nie, o edukację, o szkołę, o jakby system szkolnictwa w Polsce, tego szkoły podstawowej, co byś tam zmienił? Jedną rzecz, którą byś mógł zmienić od jutra, że wszystkie szkoły muszą coś wprowadzić. Jeśli chodzi o to szkolnictwo, to wprowadziłbym po prostu rozmowy z trenerami właśnie, z trenerami mentalnymi, z psychologami odnośnie tego, jakie są emocje, jak je wyrażać, jak z tym pracować, bo mamy bardzo duży deficyt. No i to się łączy z tym, że zrobiłbym po prostu dużo więcej, robiłbym nie pod system, a po prostu dla dzieci, nie? Słuchał, obserwował,
ale mówię, do tego potrzebni są, bo ja o tym mówię głośno, nie mam z tym żadnego problemu, dlatego że jestem teraz osobą już niezależną, pracującą sam na swoje konto i do takiego momentu chciałem też dojść w życiu, więc będę o tym mówił głośno. Do tego potrzebna jest kadra, kadra młodych ludzi wykształconych z pasją, którzy będą mieli za to zapłacone odpowiednie pieniądze, a niestety tak nie jest w naszym szkolnictwie. I dopóki tego nie zmienią, uważam, że tak jak powiedział mój profesor na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, 2030 rok, myślę, że będzie to szybciej, ludzie będą szukać takich osób, które i płacić za to duże pieniądze, które wyjdą z nimi na spacer, to będzie trening personalny tak zwany, bo będą samotni, bo będą mieli problemy psychiczne, będą szukać osób, które przejdą się na spacer i odstawią w to miejsce i porozmawiają, bo tak to wygląda. No i jest to słabe, ale mówię, no ja zawsze powtarzam, że żeby pracować, żeby podejmować jakieś prace, trzeba mieć do tego odpowiednie kompetencje, ale naprawdę trzeba mieć do tego pasję i brać za to odpowiedzialność, robić to z pasji, no bo to jest tak, jak my teraz rozmawiamy, ja za chwilę wracam, ja nie jestem zmęczony, ja wracam, ja robię kolejne treningi, ja mam o 17 dzisiaj indywidualną rozmowę z chłopakiem 17-letnim, który ma jakiś problem, o 18 zaczynamy trening i ten proces trwa, ja przyjeżdżam uradowany, więc też wszystkim tego życzę na koniec tej rozmowy, żeby odnaleźli czy to zawód, czy sport, czy jakiekolwiek zajęcie, które po prostu sprawia im radość, bo ja jako mały chłopiec biegający po osiedlu też nie spodziewałem się, że to będzie moje źródło zarobku, mimo tego, że nie zostałem piłkarzem, a nie ma lepszej satysfakcji i nic nie przyspiesza bicia mojego serducha, jak widząc to, jak dzieci się rozwijają, jak ci za to dziękują, jakie są szczęśliwe, jak gdzieś tam wyrastają na fajnych facetów, także wszystkim tego na pewno życzę tutaj obserwujący. Super. Kuba, ogromnie Ci dziękuję. Moim Państwa gościem był Kuba Kałek, trener piłki nożnej dzieci i młodzieży. Ja myślę, że ta rozmowa była bardzo głęboka i bardzo szeroka, bo wywraca zupełnie do góry nogami obraz, czym jest trening piłkarski, że to nie jest po prostu napinka, że musimy wygrać mecz, ale tak naprawdę jeżeli jest dobry trener i rozumie o co tym chodzi, to można naprawdę kształtować tą całą emocjonalną sferę dziecka i jakby stworzyć mocny kręgosłup do dalszego rozwoju i czego bardzo życzę Państwu jako rodzicom, żeby którzy nas oglądacie, obecnym rodzicom, może rodzicom w przyszłości, może macie jeszcze malutkie dzieci, może dopiero będziecie mieć dzieci, ale życzę Wam tego, żebyście zawsze trafiali na odpowiednich trenerów, na odpowiednie osoby, które będą Wam wspierały w tym procesie rozwoju Waszych dzieci. Dzięki wielkie, Kuba, za podzielenie się. Dziękuję również, pozdrawiam.